Hej, z tej strony Mike Fighter. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym filmie mamy gościa, jakim jest Vastom Lektor. Witam, z tej strony Vastom. Na początku bardzo chciałbym podziękować Mike Fighterowi za zaproszenie do tego odcinka. Link do kanału Vastoma macie w opisie filmu. Odstawmy. czym jest Moth 4. Five Nights at Freddy's 4 to kolejna odsłona gry serii Five Nights at Freddy's. Została wydana 23 lipca 2015 roku przez nikogo innego jak Scotta Cautona. Jest to pierwsza odsłona, w której nie wcielamy się w stylu który siedzi na swoim fotelu i obserwuje kamery w się przed księżarczymi i maszynami. Gambl względem pozostałych trzech części został znacząco zmieniony. Przede wszystkim jest to pierwsza część, w której mamy dostęp do rozrywki w typu free-roam, ale niestety był on limitowany. Dobrze, jako iż przedstawiliśmy już czym jest ta gra, w której pojawiają się tytułowe koszmary, musimy przejść do ich analizy. Najpierw animatroniki są najbardziej tajemniczymi animatronikami we wszystkich grach. No może pomijając shadowy. Nie ma nigdzie w grach informacji o tym czym są owe potwory i praktycznie nic o nich nie wiemy. W grze gramy małym dzieckiem, który ma już naprawdę zrytą psychikę, więc nie rozróżnia potworów od zwykłych robotów. Na potwierdzenie mamy w minigierkach SNAV4, gdzie dziecko przychodzi do lokacji Fredbear's Family Diner i panicznie się boi animatroników, przez co podczas nocy czwartej, gdy pierwszy raz występuje Fredbear, widzimy go jako koszmar. Jak dobrze wiemy, William miał swoją własną pracówkę – cyrkus Baby Pizza World. Także William miał zdolności tworzenia przeróżnych robotów, takich jak Baby czy Balora. Do tego w systemie Location jest pomieszczenie zwane Priv Room, w którym po wpisaniu prawidłowych liczb, czyli 1983 roku, daty ugryzienia, na monitorze wyświetla się sypialnia dziecka z FNaF 4. We FNaFie SL mamy także mapy, minigry z plusztrapem trapem oraz FNaFa 4 jako nocy. Nie mamy zaznaczone animatroniki oraz człowieka. Łącząc te fakty możemy dojść do wniosku, że koszmarne animatroniki z FNAF-4 mogły nie być halucynacjami, tylko obrońcami domu. Na przykład William zaprojektował te roboty do chronia domu przed potencjalnym włamaniem czy coś takiego. Teoria w pewnym stopniu może być prawidłowa. To, że dziecko widzi halucynacje takie jak kroplówka czy kwiaty, to może nic nie znaczyć. Może to po prostu symbolizować wydarzenia z dnia piątego, gdzie dziecko zostaje ugrzane przez Webela. Zakładając, że ta teoria jest prawidłowa, mamy jeszcze do ustalenia kilka kwestii, na przykład dlaczego animatroniki atakują dziecko lub dlaczego w domu w minigierkach roboty się tam nie znajdują. Wyjaśniając, a roboty nie pojawiają się w minigierkach ze względu na to, że one się dzieją w dzień, gdy William mógł uznać, że dzieci w ciągu dnia są bezpieczne i nie potrzebują ochrony dziennej. Natomiast kwestią tego, dlaczego animatroniki w czasie nocy atakują dziecko? To może być kilka czynników. Jeśli dobrze pamiętacie z Minigierek, Michael i jego przyjaciele robili się z niego naśmiewać i ogólnie żartować. Możliwe jest to, że Michael w jakimś systemie rozpoznawania członków rodziny wykreślił dziecko z listy osób, które się na niej znajdują, przez co animatrony atakowały go pod pretekstem tego, że to jakiś włamywacz. Drugą opcją natomiast może być to, że animatronik ma za zadanie sprawdzać, czy dziecko śpi. Możliwe, że przez to, że dziecko nie spało, mogli go nie jumpserować, tylko na przykład wydawać głośny dźwięk, by zaalarmować o tym Williama. Natomiast co do Fredbera, plus Trapa i Nightmare'a oraz wszystkich animatroników z DLC Halloweenowego, mogą to być zwykłe halucynacje lub po prostu sen, przez który dziecko myśli, że dzieje się to naprawdę. Niemożliwe by animatroniki takie jak Nightmare czy Fredbear były strażnikami w domu, iż William bardzo dobrze wiedział, że dziecko się boi animatroników z Fredbear's Family Diner, więc mało prawdopodobne jest to, że William zrobiłby to specjalnie tylko po to, by przestraszyć swoje własne dziecko. Nightmare jest po prostu zwiastunem śmierci głównego bohatera. Prusztrap ma większe szanse na bycie zwykłym animatronikiem, iż w grze znajduje się zabawka podobna do Plusz Trapa, nazwana prześmiewczo Fingertrap. Ale szybkim dowodem na obalenie teorii, jako iż plusz jest zwykłym animatronikiem, jest to, że po wygranej sekwencji z plusztrapem nasza godzina w grze zostaje przesunięta o dwie godziny, czyli Trap może być snem dziecka, gdzie po prostu sobie śpi i w śnie nawiedza go plusztrap, przez co jeśli uda mu się go złapać, to śpi spokojnie do drugiej I.M., Natomiast jeśli nie, to dziecko się budzi przez przestraszenie się postaci, która na niego wyskoczyła. To na tyle z mojej teorii, a także Wasztoma teorii, bo pomógł mi w pisaniu tego scenariusza. Niestety w ostatniej kwestii, którą właśnie dograłem, nie usłyszeliście go ze względu na to, iż Wasztom jest chory po prostu i spróbował nagrać ten głos, ale uznałem, że wyszedł źle, więc ja dograłem tamten materiał. Oczywiście bardzo mu dziękuję za chęć wzięcia udziału w tym filmie, chociaż sam go o to spytałem, on wyraził na to chęć, więc tak oto był ten materiał. A ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić swojej oceny pod tym filmem, iż wpływa to bardzo dobrze na algorytm YouTube i bardzo mi zależy na tym, by ten film poszedł dalej w świat, więc... Jeśli Ci się spodobał, to nie zapomnij zostawić oceny. Z jednej strony też przepraszam, że ten film jest taki krótki. Niestety teoria nie była zbyt duża. I dlatego ta, wyszła tak krótko. Plus jest to jedna z moich kolejnych teorii, którą, no które po prostu były krótkie zazwyczaj i nic nie wnosiły. Także dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i do usłyszenia w następnych materiałach. Cześć!